Cześć, ja jestem Nexu, a dziś przyjrzymy się przerażającym incydentom zarejestrowanym na mapach Google. Zobaczycie tu m.in. ostatnie chwile pewnej kobiety, uchwycone przez samochód Street View, czy złodziei przyłapanych na gorącym uczynku. Także ja już nie przedłużam i zapraszam Cię do oglądania. Około 13.00, 2 listopada 2020 roku, 83-letnia matka czwórki dzieci, Piet Landry X, w tajemniczy sposób zniknęła ze swojego domu w Anden w Belgii. Kiedy jej mąż wieszał pranie na ogrodzie i wrócił do domu, zorientował się, że kobiety nie ma. Kiedy poinformował o tym resztę rodziny, ci postanowili zgłosić sprawę na policję. Funkcjonariusze rozpoczęli szeroko zakrojone poszukiwania zaginionej kobiety. Nie był to rzekomo pierwszy raz, kiedy ta zaginęła, ponieważ cierpiała na Alzheimera i często wychodziła z domu o różnych porach dnia. Zdarzało jej się pukać do drzwi sąsiadów bez żadnego powodu, a przez chorobę nie rozpoznawała swoich dzieci czy też męża. Za każdym razem, gdy znikała, jej mąż znajdował ją kilkadziesiąt metrów od domu i wprowadzał ją z powrotem. Ale tym razem nigdzie jej nie było. Na miejsce wysłano 50 funkcjonariuszy policji oraz kilka psów poszukiwawczo-ratowniczych wraz z helikopterami wyposażonymi w urządzenia termowizyjne. Ale nawet przy tak zaawansowanych środkach funkcjonariusze policji nie mogli odnaleźć kobiety. Po kilku tygodniach poszukiwania odwołano, a rodzina założyła, że najprawdopodobniej kobieta wpadła do pobliskiej rzeki. W październiku 2022 roku, gdy policja miała już zamknąć akta sprawy, jeden ze śledczych wyszukał dom Piet w Google Street View i znalazł tam coś szokującego. Zauważył kobietę przechodzącą po ulicy, tuż w stronę domu sąsiadów. Sprawę natychmiastowo wznowiono, a policja po raz kolejny została wysłana w ten obszar. Odnaleźli ciało kobiety leżące na zboczu wzgórza, tuż pod ogrodem sąsiada. Po przeprowadzeniu autopsji okazało się, że kobieta spadła z nieogrodzonej części ogrodu i zmarła chwilę po tym. Jej ostatnie chwile zostały zarejestrowane przez przejeżdżający samochód Google. W lipcu 2011 roku dwie uzbrojone osoby włamały się z bronią w ręku do pustego domu na przedmieściach Oklahomy. Ich celem było włamanie rabunkowe. Chcieli ukraść jak najwięcej kosztowności. Na ich nieszczęście po kilku minutach właścicielka posiadłości wróciła do domu i przyłapała ich na gorącym uczynku. Zamiast uciec z łupem, jeden z mężczyzn postanowił wycelować we właścicielkę, a drugi nadal plądrował mieszkanie. Ta traumatyczna chwila trwała ponad godzinę, a kobieta była przekonana, że napastnik ją zastrzeli. Na szczęście złodzieje w końcu opuścili dom, nie wyrządzając fizycznej krzywdy kobiecie. Po napadzie z bronią w ręku, reporterzy domagali się wywiadu z kobietą. Ta jednak odmówiła, w obawie, że przestępcy się na niej zemszczą. Kobieta później zgłosiła incydent na policję, ale bez świadków i twardych tropów sprawa ostatecznie została zamknięta. A kobieta straciła nadzieję, że dwóch przestępców zostanie kiedykolwiek odnalezionych. Jednak 3 lata później sprawa przybrała nieoczekiwany obrót. Pewnego dnia, w lipcu 2014 roku, sąsiadka kobiety patrzyła na jej ulicę, korzystając z funkcji Google Street View, kiedy zauważyła dwóch mężczyzn swobodnie przechadzających się ulicą, którzy idealnie pasują do opisu przestępców, jaki podała jej ofiara. Natychmiast wysłała SMS-a do sąsiadki, która potwierdziła, że ci sfotografowani mężczyźni byli przestępcami. Patrząc na kierunek, w którym idą, zdjęcie zostało najprawdopodobniej zrobione w minutach poprzedzających zbrodnię. Niestety przez ziarnistą jakość zdjęcia oraz to, że Google automatycznie bluruje twarze, policjanci i tak nie byli w stanie namierzyć przestępców. W latach 80. i 90. Joaco Gamino był jednym z najbardziej poszukiwanych gangsterów we Włoszech. Po raz pierwszy został aresztowany w 1984 roku za morderstwo i różne inne przestępstwa związane z mafią, ale po niedługim czasie został zwolniony. W 1998 roku został ponownie aresztowany w Barcelonie. Tym razem został skazany na dożywocie w więzieniu. Po 4 latach odsiadki udało mu się uciec w 2002 roku podczas zamieszek w więzieniu. Po ucieczce natychmiast przeniósł się do miasta niedaleko Madrytu w Hiszpanii. W międzyczasie zmienił imię i nazwisko na Manuel Morimo i przez 20 lat uciekał przed policją. Ożenił się, pracował jako szef kuchni w restauracji Manus Kitchen, a nawet otworzył sklep z owocami i warzywami, nazwany Manus Garden.
Włoska policja szukała go wszędzie i w końcu wydała europejski nakaz aresztowania w 2014 roku. Po przeprowadzeniu kilku dochodzeń, policja podejrzewała, że Gino ukrywa się gdzieś w Hiszpanii, ale sposób, w jaki ustalili jego dokładną lokalizację, był dość nietypowy. Podczas dochodzenia, sycylijska policja odkryła, że w mapach Google na pewnej ulicy uchwycono dwóch mężczyzn rozmawiających przed sklepem. Jeden z nich był ekstremalnie podobny do osoby, której szukali. Podczas dochodzenia online funkcjonariusze znaleźli jego zdjęcie, na którym ubrany był w strój kucharza, na stronie Manus Kitchen. Po potwierdzeniu jego lokalizacji, policja aresztowała Joaco Gamino 17 grudnia 2022 roku i dokonała jego ekstradycji na Sycylię, gdzie obecnie odsiaduje dożywocie. W 2009 roku policja z Zürich w Szwajcarii prowadziła dochodzenie mające na celu zamknięcie nielegalnej uprawy marihuany. Na pewnym etapie śledztwa zaczęli używać Google Earth do zlokalizowania adresów dwóch rolników, których podejrzewali o uprawę marihuany. I wtedy jeden z detektywów znalazł coś interesującego. Skanując obszar w Google Earth, zauważył niezwykłą zmianę na jednym z pól. Postanowił przybliżyć i zauważył coś, co wygląda jak plantacja konopi, która mierzyła ponad 2 akry i była ukryta w polu kukurydzy, tuż obok domu jednego z rolników. To odkrycie na mapach Google doprowadziło do aresztowania 16 osób i przejęciu ponad 1 tony marihuany. Do tego zdarzenia doszło w domu w Derbyshire w Anglii, gdzie w 2009 roku David i Rebecca Sounds mieszkali z dwójką dzieci, Lauren i Rubinem. W 2009 roku rodzina kupiła kampera, aby móc podróżować po kraju. Niestety został on zniszczony kilka miesięcy później, gdy rodzina brała udział w wypadku. Następnie zdecydowali się zakupić jeszcze jednego kampera o wartości 150 tysięcy dolarów. W czerwcu tego samego roku Rebecca wróciła do domu i zdała sobie sprawę, że przyczepa kempingowa zniknęła. Natychmiast zgłosiła incydent policji, jednak bez żadnych solidnych wskazówek policjanci nic nie mogli zrobić i sprawa została dość szybko umorzona. Dopiero 9 miesięcy później, w marcu 2010 roku, 11-letni Ruben Sounds odkrył coś ciekawego. Oglądał swój dom w mapach Google i znalazł zdjęcie intruza stojącego na podjeździe. Po krótkim dochodzeniu rodzina odkryła, że zdjęcie zostało zrobione chwilę przed kradzieżą przyczepy kempingowej. Po jakimś czasie zgłosił się sąsiad, który poinformował, że widział tego samego mężczyznę ciągnącego przyczepę kempingową, ale pomyślał, że to przyjaciel rodziny i nie uważał za ważne powiadamianie ich. Dzięki tak wyraźnemu zdjęciu przestępcy, rodzina była przekonana, że policja dość szybko go namierzy. Jednak było to o wiele trudniejsze niż im się wydawało. Mimo że policja wiedziała dokładnie, jak wygląda przestępca, nigdy nie zostało potwierdzone, czy udało im się go odnaleźć.